Zmiany dotyczące ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzają możliwość zawieszenia wykonywania działalności na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca nie będzie musiał płacić m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Możliwość taka może być przydatna w przypadku, gdy przedsiębiorca znajdzie się w trudnej sytuacji. A czy w trakcie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej będzie musiał płacić pełny podatek od nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności? Jeżeli chodzi o opodatkowanie nieruchomości, sprawa nie jest tutaj niestety prosta, gdyż nie ma żadnych rozwiązań systemowych, które automatycznie obniżałyby stawki podatkowe dla przedsiębiorców za nieruchomości. Czyli reasumując, jeżeli przedsiębiorca jest właścicielem nieruchomości, to jest to traktowane tak, jakby ta nieruchomość była wykorzystywana na jego cele gospodarcze i niezależnie od tego, czy faktycznie on tę działalność na tej nieruchomości prowadzi, niezależnie od tego, czy ta działalność jest, że tak powiem, aktywna, czy też zawiesił tę działalność, to musi podatek płacić w wysokości takiej, jakby tę działalność cały czas prowadził. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż nie przewiduje wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym w zakresie obniżenia stawki podatku od nieruchomości w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Równocześnie ministerstwo zwraca jednak uwagę, że obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują regulacje uniwersalne umożliwiające zmianę wysokości stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Kto i na jakich zasadach może dokonać obniżenia podatku od nieruchomości, wyjaśnia mecenas Łukasz Tabor z Kancelarii Prawnej Skarbiec. Istnieje teoretyczna możliwość obniżenia podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, gdy się zawiesili, przy czym leży to w kompetencji gminy. Jeszcze raz powtórzę, że nie jest to w kompetencji państwa polskiego na szczeblu centralnym, tylko należy to do samorządu terytorialnego. Otóż Rada Gminy może podjąć stosowną uchwałę o obniżeniu stawek podatkowych od nieruchomości w określonych okolicznościach. I jedną z tych okoliczności może być właśnie fakt zawieszenia przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej.